Cześć, moje drodzy, i witam was bardzo serdecznie tu na moim kanale. Ja mam na imię Michelle, no i teraz my właśnie będziemy oglądać, co możesz zrobić, żeby polepszyć twoją osobistą energię, się lepiej chronić, no i właśnie, no się chronić i też właśnie polepszyć naprawdę frekwencje, żeby więcej... Um, Szczęścia by było w Twoim życiu, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze? To my będziemy tutaj oglądać. Zawsze jest wiara, bardzo dobrze mieć wiarę. I najważniejsze jest, że my wierzymy w coś tak? W Boga na przykład nie musi być ten Bóg z, e, właś, właśnie z kościoła katolickim. Nie musi, może tam nie musi. Właśnie e, tak silna jak nasza wiara jest, tak właśnie będzie e, bardzo często też nasz rezultat, tak? Czasami my myślimy, że my wierzymy w coś bardzo, ale tak naprawdę nieświadomo my też możemy nie wierzyć. No i to może być właśnie problem. Ja myślę, że no wiecie co, my tutaj będziemy widzieć. Ja tam nie chcę za dużo mówić. tu um, My mamy właśnie trzy orakel na wybór. O, trzy orakel na wybór. To ja będę się tutaj usią um, usiąść um, trochę ładniej. Trochę wygodniej też właśnie. Ja już zrobiłam dzisiaj orakel dla Was. Um, I ten orakel um, był chyba... Um, nie w tą niedzielę, tylko w tą przeszłą niedzielę wy to chyba już oglądałyście, tak, no bo ja planuję te filmiki. Ten filmik może być dopasowany do tego starego filmika. W tym, w tym starym, no starym, no jeszcze bardzo młodym, ale <laughs> właśnie tygodnie starym orakel, to my się właśnie pytałyśmy, czy jest jakaś negatywna manipulacja albo czarna magia zrobiona na was. Tak, to ja to pytałam i tam możesz też oglądać to, żeby tak normalnie wiedzieć, czy tam ktoś coś manipulował. Ale to możecie oglądać, ale też nie musicie. To można to razem oglądać te filmiki, ale nie trzeba. No bo też może pasować, no bo tutaj są, tylko właśnie zawsze można polepszyć swoją energię, wiecie o co chodzi? No właśnie, jest to no nie, na niespodzianka zawsze ten pick a pile, tak? To Możecie się oglądać albo nie. Dobrze. My teraz będziemy zaczynać właśnie. Na początku chcę powiedzieć, są to ogólne orakel. Ja zawsze szczerze powiem was, wam jak ja coś widzę, tak. To jest pierwsze. To nie są tutaj żadne bajki albo coś takiego. Mój orakel albo mój em, kanał jest też bardzo kreatywny. Ja dużo sztuki robię i tak dalej. Ale dalej, tarot jest poważna rzecz. I e, jak my em, właśnie wiemy o co chodzi i prawdę wiemy, no to możemy też coś zmienić i się właśnie najlepiej ruszać w życiu. To jest właśnie sens tarota, tak? Jak chcesz tego, no to proszę dalej oglądać. Jak wy tego tak za bardzo nie chcecie, tak naprawdę. To można też zawsze inne filmiki oglądać, tak? Na przykład moją piosenkę, którą ja właśnie zrobiłam, albo tę tą, tą muzykę, którą ja zrobiłam. Są to też zawsze wiadomości um, spiritualne w moich piosenkach, które ja robię. To jest pierwszy. Drugie jest, może tutaj dużo rezonować, nie musi wszystko rezonować, bo to jest ogólny orakel. Zawsze możecie mieć Wasz osobisty orakel. Możesz mi zawsze napisać e-mail, mój adres e-mailowy jest na dole w infobox. Podaję Ci najpierw wszystkie informacje na wybór no bo różne orakel robię. Ja robię z kartami tylko, już też bardzo dużo. Bardzo to pasuje oczywiście z kartami, tak jak my to znamy. Um, ale ja też kombinuję właśnie karty i daty, i potem mamy właśnie rezultat, um, który prawie 100% zawsze trafnie. Tak? To jest drugie. <laughs> Trzecia rzecz jest, zawsze się cieszę, jak <laughs> przepraszam, przepraszam, jak subskrybujesz. Jak, dal, jak dajcie te ciupki, potrzebuję Wasze ciupki, żeby to rosło, i jak widzę, że Wy to oglądacie, to coraz więcej będzie, zawsze będą coraz więcej orakel. Też live streams będę tu robię, robić, tak? Jak już nie robię, są to też bezczasowe orakel, zawsze możesz ich oglądać, jak pasuje temat do Ciebie. Um, no, i właśnie, um, ciubki, komentarze Wasze, tak? Możecie też zawsze napisać, jak oglądasz, na przykład, drugi orakel, o której się za zaczynało, ten drugi orakel. Ja, właśnie, zawsze piszę na dole do komentarzy, kiedy się wybór na orakel zaczyna, a Wy możecie też sobie pisać. To bardzo, bardzo wdzięczna jestem, jak Wy to robicie. Zawsze też możecie w komentarzach po, um, powiedzieć, czego Ty sobie życzysz jako idea albo orakel, jak to konceptu pasuje, bardzo um, będę to robić dla was, tak? No i właśnie jeszcze ostatnia rzecz, i potem ruszymy do Orakel, ale ty zawsze też możesz ruszyć do Orakel, bo na dole też czas pisze, tak? Możecie to słuchać, nie musicie. No właśnie. Ostatnia rzecz jest, że um, Możesz też właśnie mi fundnąć kawę albo szampana na PayPal, tak? Wszystkie pieniądze właśnie będą inwestowane w ten kanał, w equipment, technikę muzyczną, to wszystko, żeby było tutaj lepsze. Potrzebuję wasze 5 euro, jak, jak chcesz podać, tak? No bo to właśnie będzie naprawdę na ten kanał, kanał i do Was. Dziękuję Wam. No właśnie, to jest już wszystko powiedziane. No. Mamy teraz, właśnie, 6 minut 20. To ja właśnie tutaj zaczynam. To jest właśnie pierwszy orakel. Są to te same symbole, jak ja zrobiłam w ostatnim, no bo jakoś oni też pasują, też te filmiki można razem oglądać. Nie trzeba razem oglądać. Pierwszy orakel jest to. Też w tym samym dniu ja to nagrywam. Ciuchy są te same. Pierwszy orakel jest ten. Drugi orakel jest ten. To wy możecie tak wybierać, jak was pociąga, tak? Możesz tutaj wyczuć, czy coś się pociąga, albo po prostu tylko wybór zrobić, jak Ci się coś podoba. Każdy tam ma, chce zrobić, jak tam chce. To jest trzeci, to jest pierwszy. Czerwony jest pierwszy. To jest drugi, to jest trzeci. Proszę wybór zrobić. Jak potrzebujesz czas, to możesz jeszcze zawsze zatrzymać ten filmik, dobra? Alright. My zaczynamy z pierwszym symbolem. To będzie tutaj ten wisiorek. Tak. Matka Maria to jest wisiorek, ale nie zależy to właśnie jak cię pociągało. Nie zależy jakie symbole to są bo co wiecie. To jest właśnie tylko te pociąganie. Jak co ty możesz zrobić, żeby polepszyć Twoją energię? Możemy tutaj różne rzeczy oglądać. Ja właśnie pytam bardzo. Orakel, um, co chce Spirit mi powiedzieć, dostanę informację, że najpierw mam tutaj brać oszo cen karta. Jedną, to znaczy tutaj jest Oshocen tarot, a to jest właśnie um, tradycyjny tarot. Tak, dobra, mamy już. Aha, zwrócenie się do wnętrza, to znaczy medytować. Tutaj klasycznie mi mówi właśnie ta karta: mamy tutaj medytować, tak? No bo odpowiedzi są wewnętrznie. Ty dostaniesz odpowiedzi właśnie ze siebie. Ty jesteś właśnie taki człowiek. Może być, że ty jesteś indywidualista w jakiś sposób, tak? Możesz być właśnie, możesz mieć dużo ryb, dużo szczelca w horoskopie. Um, e, może być nie musicie, tak, ale to są takie czy właśnie można tak powiedzieć. Tutaj dużo wody jest właśnie. No szczelec, no właśnie czerwień właśnie mi tutaj bardzo, bardzo mówi. Woda też właśnie te um, ciemne włosy, to też jest symbol wody. Ciemność, tak? No właśnie tak sobie. Ziemia tutaj też bardzo widzę, ale bardzo, bardzo dużo wody. Um, możecie też być projektory, energia, która właśnie jest tak trochę pomału. Projektor jako human design. Możecie, nie musicie, tak? Możecie też być generatorem i mieć... Um, Indywidualne bramy też w Twoim Human Design, albo właśnie takie połączenia na channeling, tak? Może brama 12 albo 22, coś takiego 63. Brama, albo połączenie w głowie od 63 takie rzeczy. No to są takie tutaj, te energie. Jak to już z sobą trochę pasuje, coś takiego, albo w ogóle ty, ty już możesz też być, może też być, że wy słyszałyście kiedyś już, że macie medytować. No to to jest właśnie Twój orakel, tak? Jak tam by coś pasowało? Tutaj może dużo pasować nie musi, jak już powiedziałam, tak? To trzeba zawsze dopasować do siebie, ale zawsze też można zamówić, tak jak powiedziałam. Dobra, pierwsza karta dla Ciebie, czego możemy zrobić tutaj w tym pierwszym orakel? Mhm. Tak. Wy macie właśnie, Wy macie medytować, żeby wiedzieć, jak zbalansować. Czarne energie i białe energie. No każdy człowiek ma tam szarość w siebie, białe energie w siebie, jasne energie w siebie, ale też czarne energie w siebie. By to było nudziara, jakby tylko było, było wszystko białe, ja? No właśnie, ale trzeba zbalansować, żeby to właśnie szło w przód. Wy będziecie. Szybciej się ruszać w życiu, jak wy będziecie się um, tutaj, um, jak my będziemy się właśnie tutaj um, nie blokować. Jak to można powiedzieć? O, jak to, te, te, te słówka czasami mnie normalnie. Um, ja się właśnie bardzo. No, się gniewam czasami, tak? No, bo ja, jako. Jak ja byłam młodsza, ja zawsze chciałam po polsku mówić. A właśnie w mojej rodzinie oni po polsku nie mówili. To tak masakra. O! Ale dobra, to jest mój temat, no właśnie, się zatrzymać czasami, zatrzymać aktywnie. Wy jesteście bardzo szybci, aktywni. No właśnie, my tutaj mamy, właśnie spiritualne energie i też emocjonalne, tam energie wrażliwe, energie medialne, energie z tą wodą, ale też dużo ognia, my tutaj mamy żeby naprawdę zbalansować te wszystkie energie, wy macie naprawdę różne energie tutaj, no bo wy macie też dużo, dużo kontaktu do Spirit World, tak? Może być, że wy też jasno widzenia tutaj właśnie dostanę jako informację, jasno słyszenie bardzo, tak? Może być, że ty masz kontakt do Spirit World, tam nie tylko są anioły, też tam są demony. Też tam są bardzo regularne ludzie, które mówią, bez um, ci dają jakieś, uh, jakieś normalnie jakąś wiedzę, która ci wcale nic nie daje. Tam też są te same ludzie, jak tutaj, w, tym, w, tym, w tych innych światach. I oni do ciebie też dużo tam mówią, 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 ale żeby tak naprawdę wiedzieć, co jest Twoje, musicie się zatrzymać czasami. To znaczy, jak macie ten temat, wów. Powiedzieć sobie, i to jest bardzo, bardzo, to może być niełatwe, ale powiedzieć sobie, no normalnie ja medytuję raz na dzień. Daję sobie alarm na 10 minut i normalnie medytuję tylko te 10 minut, tak? Próbuję nie myśleć o nic. O niczym nie myśleć. To jest medytacja. I potem będziecie szybciej być, niż. No, bo inaczej, jak człowiek jest szybki. Szybki. Też możecie być manifestujący generatory, no bo Wy jesteście, Wy macie tendencję, żeby być, być bardzo szybci. Manifestujący generator z połączeniami, em, co ja powiedziałem, 63, bo co tak, albo tam 12, 22, coś takiego. Ale Wy jesteście bardzo szybci i trzeba powiedzieć, no wiesz co, to o 11 e, albo o, kurde, nie wiem, o. o, o, o o szóstej wieczorem, albo kiedy, ja medytuję te 10 minut i daj sobie alarm. No, ale to jest trudne, no bo trzeba się dyscyplinować. Ale to jest to, to by Ci się właśnie bardzo przydało. Co jeszcze? Aha, i też myśleć, um, najpierw myśleć, potem się ruszyć. Dla manifestujących generatorów to jest też to samo. Wy potrzebujecie energię od kogoś, który was zaprasza. To jest najlepsza rzecz. Zaproszenie do was, żeby sakral się aktywowało. I potem możecie ruszyć. I potem też możecie jako manifestor ruszyć z tą manifestującą energią. Tak? To może być inwitacja, no bo wy. Um, Manifestujący generator, jak to teraz rezonuje? Jak nie rezonuje, to nie rezonuje, to zapomnij ten manifestujący generator. To właśnie tylko rezonuje, co ja mówiłam na karcie. Ale dla tych, jak wiecie, że jesteście manifestującym generatorem, jak chcesz się dowiedzieć, ja właśnie też robię ten Human Design System do mojej pracy, do czytanka, ale dostaniecie też informację, jak to życzycie sobie, tak? Dobra, ale dla tych, gdzie tam rezonuje manifestujący generator. No bo wy, manifestujący generator, przeważnie znam kupę ludzi. No bo wy macie tą energię, żeby naprawdę działać bardzo dużo. I to jest rezultat, że właśnie każdy was zna. Na przykład ja em, robię dla was te czytanka, ale też jestem nauczycielka em, na muzykę. I ja właśnie też jestem nauczycielka w szkole muzycznej. Ja to tutaj pół-pół robię, tak? Z wami tutaj tą sztukę i te wszystkie czytanka. No i też w szkole właśnie jestem. Em, I moje ucznie, które są manifestujący generatory, to z nimi tyle kreatywnych rzeczy robię, no bo oni zawsze... Chcą też coś zrobić, tak? Jest to łatwo z nimi coś zrobić. Ja jestem manifestorem tak, ja jestem emocjonalnym manifestorem to jest ta wsch, cała kreatywna energia, to ja tam to ja robię tak bum, chodźcie no, możemy coś się bawić albo tam zrobić jakąś piosenkę, to my też piszemy piosenki, komponujemy piosenki dla dzieci, tak to normalnie oni zaraz są ze mną w tym, tak i to wy jesteście jako dzieci, tak, ale też już jako dorośli też jesteście tacy, tak to wy macie tą energię, wy Znacie kompletnie dużo, no całą wieś, wy może znacie, tak? Całe miasto wy znacie. No to oczywiście każdy was kojarzy jako ktoś, który zawsze jakoś tam jest i też właśnie chce też dominować w, często pozytywnie, nie, nie zawsze, no bo każdy jest też, ruch, się, się różna, tak? Ale może też być, że będą inwitacje, będą. Um, że ktoś mówi, hej, możesz też być liderem tutaj w tej grupie albo gdzieś, tak? W tym biznesie. No i też um, to, to, to też właśnie robi, że manifestujący generator też będzie szefem albo liderem, no bo, no bo ludzie Was znają, tak? I też właśnie widzą to um, manifestowanie u Was, okej? Okay? Mm. Ale to tylko, jak teraz z Tobą rezonuje, tak? Jak nie jesteś manifestem, generator, no to dalej masz właśnie tutaj medytować. I to wszystko, co karty mówią, to jest też prawda. To tylko była część, tak? Jest to ogólny orakel. Ja wszystko mówię, co, co mówię. Tak. Wy musicie medytować. No, widzisz, widzisz to. Wy macie zrobić szef, przerwę. Wy jesteście bardzo szybci. Za szybci. A czwarta karta. O. No bo wy chyba um, wymyślicie, że um, tutaj jest jakieś, jakaś Wiara. Wy, wy myślicie, że nie macie pieniędzy, wy jakoś myślicie, że jesteście biedni. Może też tego nie widać, może ty też tego nie wiesz o siebie, ale coś u ciebie myśli, że jest jakaś bieda. I jak medytujesz, to możesz tutaj z tą stroną bardzo dobrze pracować. Jak to wszystko zrobisz? Rezultat będzie. Dużo możliwości, będziesz mieć więcej siły, żeby też em, się ruszać przez życie, też jak jest konkurencja, może. Tak? Się nie boić innych ludzi, się nie boić konfrontacji, to wy będziecie się mniej boić, się konfrontować w życiu. Jak tak trzeba zrobić czasami, tak? Czasami, wiecie. Hmm. Wy będziecie więcej być ostrożni, co może być dobrze też. Karmiczne tematy albo tematy z dzieciństwa. Będziecie tutaj być więcej o tych świadomi. I będziecie wiedzieć, że to wszystko nie jest takie ważne, że ważny jest teraz ten moment i że wy musicie kształtować moment. I um, wybór musicie dobry zrobić, żeby się dobrze ruszyć. Nie żeby się tylko ruszyć, by się ruszyć, tylko właśnie się w dobrym kierunku ruszyć. I medytacja ci naprawdę pomaga też mieć więcej sukcesu, lepiej wyglądać, więcej mieć zdrowia i witalności. Będzie tutaj proces, tak? Będziesz tutaj być więcej świadomy, świadoma o tematach swoich, ale na dalszy ten dużo, dużo Ci da i też lepsze zdrowie. Tak? To jest to, co ja widzę. Dziękuję Wam. Właśnie dla grupów z Was, od, od manifestujących generatorów. Em, może to być trudno zrobić, no bo wy macie tą energię, Jezus Maria, tak? Ale możecie też to zrobić. Dzięki Wam. To właśnie był teraz tutaj ten wisiorek. My tutaj dalej ruszymy, jak tutaj masz ten drugi orakel, tak? To my będziemy tutaj oglądać u Was. To najpierw ja chcę mieć ochotę kartę. Oszosem oh, karta. To ja też słyszę, przepraszam, dla pierwszego orakel. Wy możecie mieć takie tendencje się sami sabotować. Ok. Ale wy to będziecie właśnie przez tą medytację też widzieć, e, kiedy wy macie tą tendencję i kiedy nie. I potem możecie to wypracować. Ładnie. Nie trzeba płacić psychologa drogiego. Nie musicie. Okej, okay, Pajl. Drugi orakel. Przepraszam, czy Cie... Ciesza. Mm. Okej. Okay. Mhm. Wandrówce, nomady, wędrować okay. gdzieś, oglądać. Wy macie próbować sytuację, analizować. I próbować analizować, jak będzie jakaś sytuacja w przyszłości. Najpierw naprawdę symbolicznie oglądać do przodu em, i oglądać naprawdę, em, co jest właśnie w Twoim otoczeniu. Ale też, jak ty masz jakieś sytuacje, decyzje, jak się ruszyć w życiu albo coś, albo zrobić jakąś decyzję, spróbować, widzieć, jak będzie to w przyszłości. I też analizować sytuacje, też jak mogą być jakieś obstacles, tak, blokady, no bo tutaj też może być jakaś blokada, i jak ty to zrobisz. Pomyślisz naprawdę, jak to by było w przyszłości ta sytuacja? No, to właśnie może tutaj minąć też blokady, jakby się jakieś by pokazały, tak? Bo tutaj mamy skała, i skała na przykład w Lenormand, Lenormand, ta w tarocie Lenormand, to jest też blokada często. Dobrze, to znaczy tutaj niekoniecznie, ale tak bym to interpretowała teraz dla Was. Dobrze, dalej. Co masz zrobić, żeby polepszyć energię, się lepiej chronić, to wszystko. Mhm. Gemini. Słyszę bliźnięta. Wy macie oboje strony, różne strony. Ty masz też oglądać, jakie różne strony ty masz w osobistości. Też wy możecie być, możecie nie musicie być znaki bliźnięta. Może, nie musicie. Twoja osobistość często chce różne rzeczy. Może ty tego znasz, że możesz. Może tak być, że ty chcesz być za mąż, wchodzić za mąż, ale też chcesz mieć pokój albo nie chcesz komunikować tak dużo, ale chcesz być z partnerem. No to są takie, może to się gryźć, tak? I wy tutaj macie to tak analizować więcej się ruszać, więcej się ruszać. Um, też pozwalać erotykę w życiu, pozwalać partnera w życiu. Czy ty się właśnie, czy zrobisz ten wybór być z partnerem albo bez partnera, um, też mniej naprawdę jakąś erotykę w życiu z partnerem. To może być dla paru z Was bardzo ważne. Um. Też właśnie się zdecydować, czy chcecie mieć dzieci albo nie. To ja też słyszę, że jeszcze nie jesteście zdecydowani, czy chcecie dzieci albo nie. Jest ciężar, który ty właśnie aktualnie nosisz. To może być dla pary ludzi z Was, nie dla każdego, ale to jest coś, co ja widzę i się ruszać sport robić wandrować tak, też. Właśnie naga, nagi być. No, może też do termy iść, do sauny iść, tak? No, żeby właśnie polepszyć witalność. To znaczy, ja nie mówię iść do swinger klubu. Ja tylko mówię. Nie, to, to jest mój humor, tak? No bo najpierw ja mówiłam i proszę teraz się nie obrazić, tak? To tylko jest taki mój, mój humor. No wiesz co? To ja jestem. No wiecie co? To jest to, no właśnie, humorek. No bo najpierw ja powiedziałam, masz mieć seksualność i teraz ja mówię, iść do sauny, ale przepraszam Was bardzo, ludzie, to ja myślę to tak. Nie myślę to razem, ja myślę to tak, wiesz co, to te, te ruszenie, ten sport, ta sauna i tak dalej, to jest na sport i na ciało. A to jest właśnie też na twoją energetykę, żeby też mieć partnera. No wiesz, ale no śmiejcie się trochę, no to no piszcie się do tych komentarzy, jak tam ktoś właśnie rozumie mój humor, ale to tylko jest humor, tak? Kurde. E, to ja właśnie, ale, no, no, ale Pieron wie, to może też dla pięć z was, albo co, to też może być coś bardzo specjalnego, tak? To musicie sobie też dla siebie sobie to właśnie tak brać, no bo to są ogólne orakel, tak? To ja tutaj, tutaj też się pożartuję. Koło fortuny. No dla paru z was to będzie koło fortuny, no. Widzieć naprawdę, że, że może też mieć dziecko, jest was, was, Was los. Że i to jest teraz dla małej grupy, jak Wy się być w ciąży albo mieć dziecko. Jest to Twoje przeznaczenie, ale macie też coś na to samodzielnie zrobić, na witalność. Też jest yoga na, um, na, na ciało um, żeńskie, żeby naprawdę, no taka Dina Rodriguez, yoga. Dina Rodriguez, ona się i to jest właśnie hormon yoga hormon yoga to też jest dla par z was, którzy właśnie chcą mieć dzieci dobrze, ale też dla tych, którzy nie chcą mieć dzieci, to ten hormon yoga też jest ważny dobrze i też w ogóle też się ruszyć, nie tylko yoga robić, to też jest ruszanie, ale też naprawdę wandrować. może też biegać, sport, który naprawdę jest sport, nie, tam nie yoga tylko, tak, no bo to nie jest prawdziwy sport. To jest jakaś gimnastyka, która jest ważna i bardzo zdrowa, ale tak serio na serio sportu nie jest. Tak? Dobra. No bo sport, gdzie tak naprawdę biegasz, no to, to też ze sercem inaczej też oddychasz. Tak? To tak prawdziwy sport się różna od jogi i to wy też macie zrobić sport. Jak wy zaczynacie ze sportem, no to macie to pomału wybudować tą kondycję, nie naraz za dużo zrobić. Jak nie ja powiedziałam, ma się się ruszyć, ruszyć i jak wy startujecie ze sportem, no to się pomału ruszyć. Może też wandrować albo walking, tak? Tutaj bieg, się, wy macie na, na ciało coś zrobić, na ciało, do termy iść, do sauny iść, tak? I to re regularnie. Sauna i termalbad, terma, dobra woda, tak? Czysta woda, specjalna woda na zdrowie. Jak nie jesteś, jak, jak we wieku, nie za starym jesteście i jeszcze wiecie, że funkcjonowało biologicznie, żeby mieć dziecko, no to możesz jeszcze mieć dziecko. Tak? To dla tej grupy, gdzie jeszcze funkcjonuje. Ale musicie na to coś zrobić. Wy macie aktywnie. Jak wy macie tendencję za dużo rzeczy jeść, które są niezdrowe, um, i potem chcieć, że właśnie doktory um, i tak dalej ta farma, industria cię uratuje, no tego nie masz zrobić, tak? To ty masz właśnie tak być zdrowa albo zdrowa, że nie potrzebujesz tą industrię. Tak? No bo to nie jest tak, że oni koniecznie chcie, chcą zrobić cię na 100% zdrowi. Jest to tak, że ty masz funkcjonować, tak? I najlepiej jeszcze dać force na ten system albo coś takiego. Ja nie wiem, tak? Ale wiecie co, no wiesz co? Oni też z czegoś żyją, bez przesady, tak? Jest to tak, nie? No i ty, wy jesteście, my jesteśmy wolni. Jak my właśnie mamy zdrowe ciało, tak? Jak jest możliwe dla każdego, tak? Jeszcze raz mówię, sport zrobić. Zaczynać pomału, jak, jak nie jest to twój, nigdy tego nie zrobiłaś, ale biegać naprawdę. Jak jeszcze nie umiesz biegać, no to idź na spacer. Jak umiesz iść na spacer, to potem wandrować, potem walking i potem pomału zaczynać biegać, żeby te, też będziecie biegać e, na dalszy czas, tak. Iść do sauny, do termy, się ruszyć, być świadomy w ciele, że też macie seksualność, tak, że jesteście człowiekiem, który normalnie też, no, potrzebuje też seksualności, tak, być świadomy, że tam też możesz mieć partnera, też w każdym wieku też masz i możesz mieć partnera. I to wszystko ci daje dużo. Mhm też pozwalać właśnie w sercu mieć więcej energii, otwierać serce. Jak to zrobisz, co będzie potem, co będzie z tego? Co będzie z tego? Mhm. Więcej witalności będziecie lepiej wyglądać. Mięśnie będziecie fajnie mieć, schudzać będziecie się, jak jesteś kobieta albo co. Więcej energii będziecie mieć, pięknie. No właśnie. Wy tutaj raz chcecie coś zrobić, a raz nie. Tak, tutaj szepcze um, jeden głos, że, że będziesz co zrobić, idziesz na sport, a drugi głos chce właśnie na kanapie siedzieć, a to nie ma być, tak? To musi, wy musicie tam dalej kontynuować, to jest ważne. No, bo też będzie faza, gdzie jakoś wam się nie chce. No i pomału będziecie, pomału będziecie się przyzwyczaić do tej nowej energii. No to jest to, jak chcesz coś polepszyć w twojej energii, no to to jest właśnie twój rezultat. Dziękuję wam. To właśnie był tu wasz orakel i teraz my będziemy ruszać do tego orakel. To jest trzecie, ja, trzeci orakel. Dobra, muszę cię coś napić. Mam, mam, was, no Jezus, odrodzenie, odrodzenie. To ja też już widziałam, że wy mieliście ktoś, kto tutaj ten wybór zrobił w tym innym filmiku, tak? Na tą czarną magię, gdzie ja pytałam, czy jakaś czarna magia bo manipulacja była zrobiona, to ja w jakimś od tych orakli widziałam, że, że tam ktoś ma naprawdę pomóc od lwa. Od lwa i ten lew. Właśnie jest taki Spirit Guide, to znaczy to jest Totem. To jest właśnie. Um, lalalala, to jest zwierzę, który właśnie jest. Um, no Spirit Guide, no właśnie tak. Um, taka dusza z tego innego świata, która, która jest właśnie koło ciebie, tak? Niewidzona, ale możecie też z lwem tutaj bardzo. Kontakt mieć. Tutaj jest absolutnie um, energia lwa. Absolutnie. To jest e, lew, jest miłość, lew jest um, kreatywność, lew jest szefem, tak? Lew um, jest królem, lew um, ma si jest najsilniejszy, tak? Najsilniejsze zwierzę od każdego zwierza, to tą energię i też rozmłodzenia, no bo też mamy tutaj em, dziecko małe. Em, wy możecie w, med w medytacji, albo tak sobie w codziennym em, dniu, możecie właśnie z, z, z wasz, właśnie z lwem, totem em, spiritualnym guru, tak? Mieć kontakt. I modlić, no nie modlić, ale właśnie komunikować z lwem. I tutaj też lew Wam pomaga bardzo, bardzo Was rozmłodzi, daje Wam siłę to tutaj właśnie komunikować bardzo z lwem. Lew też protektuje. Też wasze wewnętrzne dziecko protektuje. Też bardzo kontakt z wewnętrznym dzieckiem mieć. Wasze wewnętrzne dziecko e, może się bać. Nie musi się bać, jak wy będziecie medytować nad, nad tym lwem. Mhm. Bardzo to funkcjonuje. Praca em, z zwierzątami em, od Spirit World, tak? Zwierzęta totem, tak, które właśnie są jako, jako guru tutaj u nas, wy wiecie, o co chodzi, um, mam nadzieję, to um, bardzo, bardzo to eksystuje. To ja miałam kontakt um, z jakiś czas z moim totem. Nie powiem, jakie zwierzęta to jest, ale to ja też mam totem. I z tym totem ja właśnie byłam aktywnie na spacerem. To znaczy, widziałam. Ten totem, tak? W moim spiritualnym widzeniu. I potem my tam spacerowali. I było to bardzo, bardzo interesująca rzecz. My właśnie, my, tam były dwa psy. Ten jeden pies już tak się gapił. Ale jeszcze tak moderat, takie sobie, tak trochę. I potem my dalej spacerowali. I potem właśnie był jakiś człowiek, który właśnie tam chodził z psem, z normalnym psem, tak. I oni tam chodzili, chodzili i ten pies tak się gapił. Ten pies się zaczyna, za, zatrzymał. Dosłownie pies się zatrzymał i tak się do nas gapił. I potem ten człowiek, tak, który ma, no właśnie od, od tego człowiek od tego psa, albo pies od tego człowieka. To ten człowiek też się gapił, się gapił na psa, się gapił na nas, na nas, na, na mnie. Ja tylko tam byłam sama koło, tak jakoś, ale pies. Ludzie to był taki szok, no bo nikt. Normalnie ja wiedziałam o co chodzi. Mój totem też wiedział o co chodzi, pies też się wiedział o co chodzi, tylko właśnie ten człowiek jakoś też nie wiedział o co chodzi, tak? <słuch> Jak ktoś się nie interesuje spiritualnością, no to też się nie dowie. Ale to są takie realne rzeczy, Dlaczego? dlatego też jestem tarocista, no bo absolutnie to jest interesujące, tak? <słuch> Dużo siły to da. Kontakt brać z lwem. Tak? I potem wszystko będzie dobrze, lepiej się będziesz czuć i też się rozmłodzisz, będziesz mieć więcej kontaktu z twoim wewnętrznym dzieckiem. No to dużo szczęścia da i też właśnie witalność da i rozmłodzienie, dobra? Mhm. I też wy jesteście smutni, ale może um, wy mówicie wam, że nie jesteście smutni, że wszystko jest w porządku, ale coś tam robi was smutni i też macie naprawdę czuć co was robi smutnie, tak? I też może też coś zmienić, jak tam coś jest aktualnie, co robić jest smutne, jak to jest coś z przeszłości, no to czuć naprawdę w sercu co co jest, to jest też ważne. się koncentrować na moc swoją, może być, że ty tutaj brak mocy miałaś albo miałeś. Że jakaś autoryteta z przeszłości, może to być w rodzinie albo jakiś mąż, nie wiem, jakiś człowiek, tutaj męski człowiek, może, na karcie jest męski, nie musi być w generalnym orakel, ale oni mieli więcej mocy, ty nie miałeś mocy albo nie miałeś mocy i tutaj można naprawdę też e, powiedzieć sobie: No ja też właśnie chcę jakąś moc, też chcę pieniądze i to jest też. E, mogę to też mieć, tak, no bo właśnie energia lwa też jest król i właśnie ma, ma właśnie prawo, żeby mieć jakieś pieniądze, żeby mieć też coś do powiedzenia, no takie tematy że będziecie też stabilnie, bardzo finansowo absolutnie, to też jest bardzo, bardzo ważne też być w naturze, jak chcesz być więcej w naturze też to mogą być tematy może wy, co, co ja też słyszę, wy mieszkacie właśnie w mieście, a chcecie mieszkać na wieś. To tylko dla parę z was teraz może rozmawiać. No i decyzję zrobić w życiu, ale też taką decyzję, która będzie coraz więcej świadoma do Was. Potem będziecie więcej mieć motywację, żeby też coś. Nowego zaczynać, co będzie dobrze dla Was, co naprawdę też.